seatbelt. I wychodzimy z lotniska. Welcome to Antalya. No dobra, pan przyprowadził nas do takiego busa. Chyba zaraz będziemy tutaj wsiadać. No ale tu nie ma. Pokażę wam wszystko. Zaczynamy room tour. I tutaj jest nasz pokój. Jesteśmy na pokładzie samolotu Corendon, lecimy do Turcji. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście poprzedniego vloga, zapraszam was bardzo serdecznie. W tamtym vlogu startowaliśmy. Teraz jest tak jakby kontynuacja naszego lotu. Dosłownie 2 minuty temu wystartowaliśmy. Cały lot, no nie będę nagrywać całego lotu, ale przelecimy cały lot razem. Potem musimy, lot będzie trwał około 4 godzin. Potem będziemy około 2 godzin jechać autokarem i gdzieś na pierwszą nocy dotrzemy do hotelu. Maksiu ukrył z pomidora. Cała koszulka, cały stolik. Tatuś dał synkowi do łóżki. Tam mamy pomidorki, ogóreczki. Tutaj smoothie Maksiu będzie pił. Mamy takie salami. Nawet tutaj jest brudne. Vamos matar, yeah, toda esa curiosidad.
lecimy już... Ile my możemy lecieć? Godzinę? Cały czas ląd widać przez okno. Cały czas widać. Wszyscy śpią, a ja trochę popracowałam. Przerzuciłam sobie już pliki wszystkie do programu, żeby już zacząć składać vloga. Ale wiecie co, nie będę teraz składała vloga. Chyba się też prześpię, bo kurczę, długi wieczór nas czeka. Myślałam, że zajedziemy na pierwszą w nocy. A jak tak dokładnie z rękiem policzyliśmy, to my chyba na drugą w nocy zajedziemy. I wiecie, będziemy strasznie zmęczeni, także myślę, że teraz warto wykorzystać ten czas i pospać trochę w samolocie. Maksiu dalej śpi, my już sobie pospaliśmy, się obudziliśmy i zobaczcie, będziemy Pringlesy jeść i zobaczcie, jakie napuchnięte. O Jezu, ja się boję. Nie da się. Wow, strzeliło. Wcześniej mi tak kola strzeliła, jak otworzyłam. Dobre? Ja lubię pizza. Bo to są, no właśnie, to są jakie? Barbecue. To są oszukane. Texas barbecue. A z czego to są? Z mielonych ziemniaków. Dobra. Takie słodkawe. Tak, no dobre, ale ja nie lubię tej konsystencji. Senior feedback. Właśnie kazali zapiąć tam pasy. Jakoś się mogła... Co? Pas zapinałeś? Ciasno? Ale... Aha. Maksia jakoś tak zapięliśmy. Jakaś mgła jest za oknem. Turbulencje strasznie się zaczęły, ale wiecie co się śmiejemy z Wegią, że to jest taki wesoły autobus. Chodzą! Chodzą, kręcą się! Ludzie po prostu takie spacery urządzają po pokładzie. Z drinkami chodzą, jedzą, tutaj stewardesy noszą na placach dania dla tutaj pasażerów. No, po lód chodzą sobie ludzie, tutaj sami sobie biorą. Odjazd, taka luźna atmosfera w tym samolocie, ale fajnie się leci, wiecie? Wszyscy już pchnięci, pogodni. Bardzo miło się leci, naprawdę. Właśnie kapitan przemawiał, że już zaraz będziemy lądować i że bez opóźnień jesteśmy, według planu lądujemy i że jest 31 stopni na zewnątrz. Wow. A jest godzina 11 w nocy i jest 31 stopni na szok normalnie. No dobra, zapinamy pasy i szykujemy się do lądowania. Ja już nie muszę doczekać tego momentu, jak wyjdziemy. Fasten your seatbelt. Make sure your seat is in an upright position. The tray table is closed and your window shade is opened. Ciemno. Bye.
Trzymam się. Trzymaj się, mamy. Teraz trzymaj się. Uwaga. Dobra, trzymaj się. Dobra. Jak się dostał słodycze od pani stewardessy, tak? No jest, jest. Już się drzwi otworzyły. Będziemy wysiadać. Tak, Maksiu? Dasz rączkę mamie? Powiedz bye. Thank you so much. Thank you. Bye. O, tam z tyłu. Idziemy. Patrz, ale gorąco! Witajcie w Turcji! Wow! Ale gorąco! O, rany! Nie wierzę, że jesteśmy w Turcji, naprawdę. Ale czad. Idziemy do autobusu. No i jak? Kochanie, twoje marzenie się spełniło. Co? Twoje marzenie się spełniło. Wow. Rozmawiałam z tą stewardessą, powiedziałam, że jest 15 godzinę w pracy i przed naszym lotem, albo nasz lot, gdyby miał godzinę spóźnienia jeszcze, to im odwołaliby lot, a inna ekipa by musiała przyjechać i lecieć z tym lotem, inne stewardessy. I mamy teraz godzinę 23.30, a oni mówili, że zaczęli pracę o 9 rano. Ten steward ma jutro wolny, ale ona powiedziała, że od rana znów zaczyna. Wiemy. Cały czas w biegu, cały czas na nogach. Jest tak ciężka praca, to jest niesamowite. I cały czas jej z uśmiechem na buźnie. To jak fajnie w tym okienkach widać, jak ludzie dla ciebie akurat. Zimno, że klimatyzacja. Mi już jest tak gorąco, a Wojtek mówi, że jeszcze się nie rozgrzał po tej klimatyzacji w samolocie. A wiecie, co ja wam zapomniałam powiedzieć? Nasza Lili była obrażona przed naszym wyjściem z domu, widziała bagaże, wąchała wszystkie torby i normalnie się odwracała do nas tyłem, widać było, że jest obrażona. Naprawdę, i to jak? Biedna. Ale już Monika zaraz po nas tam była. Nie. Jaka wielka hala. Jaka wielka hala. O Boże, gdzie my teraz mamy iść? Daj rączkę, Max, żebyś się nie zgubił. Tak, to jest lotnisko. A ja chciałabym iść. Dobra, jesteśmy już po kontroli. Strasznie dużo stanowisk tutaj mieli. Ja nie wiem, ale chyba z 15. Bardzo szybko to szło. I wiecie co, kurczę? Zobacz, jak tutaj nie zrobiłam sobie zdjęcia, gdzie nasz transfer ma czekać.
a powiem wam, że roamingu tutaj nie ma. Trzeba za internet płacić. O, jaki sufit, zobaczcie. Trzeba za internet płacić. Jedna rozmowa minuty z Anglią kosztuje 2 funty 7 pensów. Jeden SMS kosztuje 67 pensów. I mi przyszła wiadomość, że jeżeli chcę sobie dzienny internet wykupić, to mnie będzie to kosztować 6,70 za dzień. A Wojtek ma taniej, Wojtek ma 5 funtów. No zobaczymy. Tutaj, daj rękę. Strasznie. Ile ludzi! Wow! Tak uważaj. Ile ludzi! No ja jestem w szoku. O rany, zobaczcie. Tłumy! To jest północ. Ile ludzi tu przyleciało tak późno. I wychodzimy z lotniska. Welcome to Antalya. Ale cudownie jest, ja cię. Ja. Zobaczcie, ile tutaj jest stanowisk, gdzie się można kierować. Zależy, z jakiego biura podróży się przyjechało. Wow. Dobra, my musimy iść do stanowiska numer 19, Coral. Taki przewoźnik. I jesteśmy, mają oznaczone Travel Republic. Przez to biuro podróży kupowaliśmy wycieczkę. No dobra, pan przyprowadził nas do takiego busa. Chyba zaraz będziemy tutaj wsiadać. O, zobaczcie, palmy tam widać. Mama, no to gdzie jest? Co gdzie jest? No jest tam. No, jedziemy właśnie do hotelu. 65 km. Wiecie co, mamy godzinę. W pół do pierwszą w nocy. Dopiero wyruszamy. No i około 2 godzin będziemy jechać, także ojej, strasznie późno dotrzemy. Jest tak gorąco, ja już jestem cała zgrzana, strasznie gorąco. Nie, no opuszczamy lotnisko. Wyjeżdżamy, wiesz? Papa lotnisko! Papa lotnisko! Jesteśmy? Gdzie? Ja nie widzę. O, jesteśmy na miejscu. Maksiu, Angola. Yes. No, ale tu nie ma. Już jesteś na wizji. Jędy. Już jesteśmy w naszym pokoju. Po prostu tak szybko to poszło. Pan wysadził nas z tego busa i od razu pan z recepcji z hotelu wyszedł po nas. Maks, przyciska coś. Maks wyłączył klimatyzację. Nie przyciskaj sam, nie przyciskaj sam. Pan z recepcji wyszedł od razu do nas, do tego busa, od razu wziął nas na recepcję. Strasznie miły pan, strasznie tutaj czysto. Wszystko nam wytłumaczył. Internet sobie wykupiliśmy. Nie, Maksiu, poczekaj, 10 euro na tydzień kosztuje na jeden telefon. No bo się bałam, że nie będę mogła się z wami łączyć na Instagramie. Tak, jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie na Instagramie, zapraszam was bardzo serdecznie. No i jesteśmy właśnie, nie nagrałam wam na zewnątrz hotelu, to najwyżej jutro to zrobię. Już jesteśmy w środku, ale ja zaraz wyjdę na korytarz i wejdziemy tutaj razem. Pokażę wam wszystko. Zaczynamy room tour.
No za mama. Tu jest korytarz. Tam z dołu przyszliśmy do góry. I tutaj jest nasz pokój. Ta-da! Tutaj mamy piękne motyle na łóżku. Tu jest łóżko Maksia. Tam jest łóżko nasze. Tam jest klimatyzacja. Tam co? Tam jest okno? Wojtek, za tamtą zasłoną? Okno jest? Na pewno, tak. Tutaj mamy balkon, to zaraz wam pokażę. Tutaj mamy taką szafkę za drzwiami. Mamy szafę na rzeczy. Tutaj telewizor. No i tutaj mamy łazienkę. W łazience jeszcze nie byłam. Pierwszy raz z wami wchodzę. Ojej, jaka słodka umywalka. Oskrzarka jest. Ręcznik. Nie. Kabina prysznicowa. No i idziemy zobaczyć na balkon. My już tam byliśmy. Wojtek włącza telewizor i zobaczcie. To jest nasz balkon, ale najlepsze jest to. Tarą! Mamy z widokiem na basen. O ja, bardzo ładnie tutaj. Tu jest basen dla Maksa, tutaj dla nas. Ale ekstra. Już się nie mogę doczekać, jak to wszystko będzie tutaj rano wyglądać, jak będzie jasno. Tam jest chyba główna ulica, o ile się nie mylę. O, tam jakiś stół na dole. I tak, pan mi tutaj dał całą rozpiskę. Śniadanie mamy między 8 a 10, lunch między 12.30 a 14. Popołudniowa kawka między 16 a 17 i kolację między 19 a 20.30. I tutaj mamy napoje, drinki od 10 rano do 10 wieczorem. I tutaj mamy, powiedział pan, o, mogę w lustrze do was mówić. Powiedział pan, że 5 minut stąd mamy plażę, dosłownie 5 minut, ale na tej plaży nie ma Wi-Fi i nie ma leżaków, a o 9.30... Trzeba płacić. A o 9.30 i o 10.00 dwa busy są, które zawożą na bezpłatnie na inną plażę, gdzie są leżaki darmowe należące do tego hotelu. Co tam jest jeszcze? Wi-Fi na plaży. I o 16 i o 17 autobus zabiera gości z powrotem do hotelu. Jeny, wiecie co? Jest teraz godzina za 10 druga. Myśleliśmy, że będziemy 2 godziny tutaj jechać, ale myślę, że oni liczą te 2 godziny, jak się w dzień jedzie, jak są korki. Good night. Good night. A teraz jechaliśmy godzinę, także naprawdę super było. I wiecie co? Tak mi było szkoda chłopaka, który przed nami siedział. Wiecie, jak zasypiacie i tak głowa wam spada na dół. No po prostu aż cały się przechylał. Mówię do Wojtka, tak mi jest go szkoda, że chyba mu zaraz przytrzymam tą głowę. Nie no, śmieję się. Jeny, jesteśmy zmęczeni, ale jesteśmy szczęśliwi. Widać, że, no wiecie, my jesteśmy w hotelu 3-gwiazdkowym. All inclusive, jeżeli ktoś tutaj nowy nas ogląda, to... Poprzednim nie. 2 vlogi wcześniej wszystko opowiadałam, gdzie jedziemy, do jakiego hotelu. Poczekaj, Maksim. W 3-gwiazdkowym hotelu, all inclusive. I wiecie co? No, powiem, no jest tam prysznic, był podłuszczany, widziałam coś, ale generalnie jest czysto. Jest tutaj naprawdę wysprzątane, nie? Recepcja była bardzo czysta, także prawdziwe 3 gwiazdki tutaj są. Takie nawet, no nie wiem, to się okaże w dzień, ale na tą chwilę dałam nawet 3+. No, dobra. Będę się z wami na dzisiaj żegnać. Bardzo wam dziękuję za spędzenie tego lotu i dotarcia do hotelu razem ze mną, z nami. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi bardzo miło. I do zobaczenia w kolejnym vlogu. Pa, buziaki, trzymajcie się. Nie wiem, jak my jutro rano wstaniemy, bo zanim się położymy, to będzie pewnie 3:00. A wiecie, no już najpóźniej o 9:00 chcemy na to śniadanie wyjść. No zobaczymy. Dobra, rano zaczynam nagrywać kolejny film. Buziaki, pa. Potem jeszcze tak samo. Ale szkoda, że tu nie widać bez samo.